Michał, stan rywalizacji wyrównany 1-1. Jeszcze mam prośbę, wytłumacz, co się stało w meczu numer 1? O, w meczu numer 1 po prostu nie trafialiśmy, mieliśmy stałą bardzo skuteczność. Duży zawodnicy z Jaworzna w pierwszej kwarcie nas tak troszkę, można powiedzieć, dobili, bo też nawet dobrze broniliśmy tę akcję, ale rzucali nam, z 5 razy nam rzucili w ostatniej sekundzie akcji. I później tak się ciągnęło, punkt za punkt, było 10 przewagi. I w czwartej kwarcie już pękliśmy, już poszło, poszedł wynik. Oni tam dorzucili z kontry i było ciężko to odrobić. Zważywszy na to, że mieliśmy sobą bardzo skuteczność, mieliśmy otwarte rzuty. To co tam nie trafiliśmy, to wpadło nam tutaj, prawda? I to tylko tyle. Generalnie w tym meczu to była totalna odwrotność. To wy narzuciliście tempo, pierwsza kwarta wygrana dosyć znacznie, do przerwy 40-17. I tak jak sam powiedziałeś, i potem już poszło bez problemu. Poszło bez problemu. Po tym meczu w sobotnim, żeśmy długo analizowali nasz mecz. Choć było ciężko, bo w naszym wykonaniu był tragiczny. Ale wyciągnęliśmy wnioski i z tego możemy się cieszyć. Dobrze broniliśmy, pobiegliśmy parę razy z kontry, szybkie punkty, odrzutka i to wszystko. I oby tak dalej. Dobrze, i też mieliśmy dobrą zbiórkę oczywiście, zbieraliśmy, mieliśmy przechwyty, oby tak dalej. Oby tak w sobotę. Co będzie kluczowe w sobotę? Obrona. Obrona i nasza skuteczność i deska. I mam nadzieję, że będzie tak samo jak tutaj. Choć będzie na pewno bardzo ciężko, to jest bardzo ciężki te Jaworzno, jest bardzo dobrym zespołem. I na pewno będzie bardzo ciężki mecz. Mam nadzieję, że wywalczymy awans i będziemy się z tego cieszyć. Kibice zdecydowanie są 6. zawodnikiem waszym. Na pewno, 6. zawodnikiem. Fantastycznie się gra przy takiej publiczności. Już to tyle razy mówiłem. Czujemy się jak u siebie w domu i to nam na pewno nie przeszkadza, bardzo nam pomaga, co było widać dzisiaj.